kochani, witam Was serdecznie w mojej kuchni dzisiaj. Dzisiaj będę robić dla Was kolejny przepis. Według przepisu, który robiłam i sobie sama, ale gdzieś tam wyczytałam, że nazywacie to smalec z fasoli. Więc dzisiaj robimy smalec z fasoli. Dla mnie to kiedyś była pasta. Chciałabym Wam pokazać, jak ja go robię i ciekawa jestem, czy robicie tak samo. Mamy przygotowaną fasolę namoczoną do gotowania. Całą noc się moczyła. I mamy dwie takie cebulki, takie dosyć spore. Będziemy je zaraz kroić na patelenkę i oczywiście fasolka idzie do gotowania. No więc tak, mamy tutaj garnek napełniony troszeczkę wodą, ponieważ będziemy, proszę bardzo, tutaj mamy fasolkę, nakładamy na garnek. Ja będę gotować na parze, wlewam całą fasolkę. O, na parze mi się ugotuje szybciej, bo mam fajne garnki, więc będę w ten sposób, ok. I teraz mamy patelenkę i co potrzebujemy? Potrzebujemy olej kokosowy. Proszę bardzo, mamy olej kokosowy. Rozpuszczamy łyżkę oleju kokosowego. Ja mam małą łyżeczkę, więc zrobimy to tak. Więc ja mam dwie łyżeczki, żeby mi się dobrze cebulka prażyła w międzyczasie, kiedy fasolka się będzie gotować. Normalnie fasolka gotuje się ze 2 godziny, ale na parze pod przykryciem w dobrych garnkach może się gotować dużo mniej, czyli godzinę. Oczywiście ja mam bardzo zużytą, słuchajcie, deskę, ale bardzo ją lubię, uwielbiam. To jest mój ulubiony nóż i ulubiona deska. Pewnie niektóre gospodynie też mają takie skrzywienie. Czyli tak, pokrojona cebulka, czyli dwie cebulki, tak jak mówiłam wcześniej, kroimy i je po prostu prażymy na może tak na szklisto i troszeczkę podpiekamy na złoto, tak żebyśmy nie spalili. Do tego dajemy oczywiście łyżeczkę soli himalajskiej. Sól himalajska. Ciutkę. Oczywiście ja, Vivio, pamiętacie, dałam Wam linka, do końca kwietnia, kochanie, macie wszyscy 5%, ci co mnie oglądają, macie 5% upustu, jeśli wpiszecie kod, który Wam podaję pod filmem, czyli zdrowe żywienie, chyba 5, wszystko jest w opisie filmu. I teraz to się będzie nam delikatnie podpiekać. Cebulkę pokroiłam tak jak chciałam, czyli w kosteczkę, ale nie wcale w taką małą kosteczkę, jak mi się coś tam trafiło większego. U nas bardzo lubi się cebulę i czosnek, więc jest to u nas taka bardzo duża podstawa. W momencie, kiedy już cebulka będzie na złoto, to dam na sam koniec troszeczkę czosnku, żeby był taki bardziej nie za mocno temperaturą objęty, jakby to ująć. Kochani, następnie mamy dwa jabłuszka obrane, które będziemy ścierać na tareczce i do tego ząbek czosnku lub 3 malutkie ząbki. Ja mam 3 malutkie i będziemy ścierać na tacy. Na oczkach takich. Wiem, że ten przepis już lata w internecie, ale nie chciałam, żeby ktoś go nagrał, jak się go robi, więc może osoby, które oglądają akurat mój kanał, może będziecie miały ochotę zastosować sobie ten przepis. Jest troszeczkę inne od przyprawy, ponieważ ja troszeczkę inne przyprawy też dodaję. Każdy ma jakiś swój przepis na dany przepis, więc to chyba akurat jest normalne. I wszystko ścieramy. Fasolka nam się gotuje pięknie. Sprawdzimy. Proszę bardzo. Tak się ładnie gotuje. Skórki ładnie odchodzą. Tutaj mamy naszą cebulkę i do tej cebulki jeszcze ją chwilkę podsmażymy. O, już się ładnie na szklisto robi. Do tej cebulki teraz, jak już jest szklista i taka mięciutka, dodajemy nasze jabłuszko z karty. A jak to Wam pokazać? O, w ten sposób. I także podsmażamy do miękkości. Fasolka jest ugotowana i przelewam ją zimną wodą.
Następnie cebulkę mamy już gotową. Odstawiamy ją na chwilkę. Podstawiamy miseczkę i obieramy fasolkę. Niektóre skórki odeszły same w gotowaniu. Fasolka gotowała mi się prawie 1,5 godziny, więc to nie jest tak, że ugotuje nam się tak szybko. Te skórki, które odeszły, fasolka bardzo ładnie odchodzi, więc sobie o. Proszę bardzo, tak ładnie sobie obieramy ją po prostu całą ze skórek. Proszę bardzo. W ten sposób. Tutaj wrzucamy skórki, co niektóre już same odeszły. O, jak się nam fasolka porozwala, to w ogóle nie musimy mieć. O. Ok, więc ja ją będę sobie teraz obierać. No tak, troszkę już obraliśmy. Jest to jak zwykle pracochłonne. Nie jest to takie łatwe, jak to oczywiście w zdrowym żywieniu bywa. Wszystko mamy pracochłonne bardzo i musimy się do tego przyzwyczaić. O, tu mi nie odchodzi. Więc sobie dłubiemy. Fajnie mieć obok kogoś, z kim sobie można pogadać, bo troszkę się z obieraniem fasolki schodzi, ale nie martwmy się, jeżeli fasolka się rozpada, nie odchodzi skórki, ale się rozpada, to znaczy, że skórka jest też akurat w tym momencie miękka. Niektóre fasolki są już zupełnie obrane, więc no o. Ale jeżeli obierzemy, będzie smalczyk będzie taki bardziej kremowy, delikatniejszy. Warto troszkę sobie podłubać. Warto zrobić więcej tego smalczyku, czyli ja dałam 0,5 kilo, czyli taką jedną dużą paczkę fasoli jaś i będzie, przełożymy sobie wszystko w pojemniczki, może stać kilka dni. Więc spokojnie, o, sobie ładnie obieramy. Do obranej fasolki jaś dodajemy troszkę wody, w której gotowaliśmy fasolkę, żeby było lepiej nam zblendować, ponieważ fasolka jest, ma taką gęstą konsystencję. Dajemy przy okazji łyżkę oleju kokosowego, nawet troszkę więcej niż łyżkę. O, i zaczynam blendować. Jeżeli wpadły nam jakieś skórki, to po prostu, a ja to robiłam na szybko, to on się nie ma. Blendujemy. Fasolkę należy zblendować bardzo dobrze, żeby to była gładka, zupełnie gładka masa. Wybierzemy dobrze wszystko, chociaż oczywiście wszystko później można sobie jeszcze wylizać z blendera. Ok, odkładamy na sekundę. No i teraz tak, próbujemy i będziemy doprawiać. Czyli tak, osoliliśmy wcześniej cebulkę, więc najpierw dodajemy cebulkę, żeby zobaczyć, czy na słoność jest ok. O, mi się troszeczkę przypiekła ta cebulka, ale ja taką w sumie lubię, ale oczywiście nie można palić tej cebuli. Dobrze, odkładamy na bok. I teraz potrzebujemy tylko mieszania. Wymieszamy bardzo dobrze. Nie blendujemy, jeśli chodzi o cebulkę, dlatego że będzie miało fajny wygląd i świetny smak. To, że cebulka nie jest blendowana razem z tym, to jest po prostu bardzo fajny smak. I teraz ja próbuję i jest dosyć słone, ale jeszcze ciutkę dam. Już taką soli himalajskiej, szczyptę, dodaję do tego pieprzu,
pieprz czarny. O, bo będzie miał fajny smak. Pół łyżeczki pieprz czarnego. Do tego łyżeczkę czombru, ponieważ wzdymająca jest fasola sama. Do tego jeszcze mamy cebulkę, więc co byśmy nie mieli rewolucji. No i ja bardzo często do fasoli dodaję tymianek. Tymianek jest bardzo zdrowy, bardzo przeciwwirusowy, przeciwzapalny i troszeczkę tymianku także dodaję. Więc polecam też. Wszystko mieszamy. O! Proszę bardzo. Nasz smalczyk tak naprawdę już jest piękny i gotowy, kochani. Taki smalczyk możemy sobie przekładać do pojemniczków szklanych bądź plastikowych, jakie mamy w domu oczywiście. Życzę wszystkim smacznego i piszcie w komentarzach, czy Wam wychodzi taki, a może macie inne przepisy na ten smalec. Bardzo chętnie zainspiruję się Waszymi przepisami. Pozdrawiam serdecznie. Kochani, smalczyk już gotowy. Ja polecam go jeść z ogóreczkiem, z ciemnym pieczywem bądź z pieczywem bezglutenowym. Kto jak woli i jak może. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Chciałam przypomnieć Wam o rabatach, jakie firma Vivio zorganizowała dla ludzi, którzy mnie oglądają, czyli dla Was. Macie 5% rabatu. W opisie filmu będziecie mieli na blogu przepis, jeżeli nie macie, na ten smalczyk i będziecie mieli także przepis, będziecie mieli też linka i kod, który wpisywać, jeżeli będziecie kupować produkty na Vivio. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.